Wychowankiem szkoły joannitów w Kłodzku był Arnoszt z Pardubic, pierwszy arcybiskup praski, pierwszy kanclerz Uniwersytetu w Pradze, czołowy doradca i mąż stanu na dworze króla Jana Luksemburskiego i jego syna cesarza Karola IV. Kłodzko odegrało szczególną rolę w życiu Arnoszta. Tu w młodości przeżył widzenie, które zdecydowało o jego przemianie moralnej. Arcybiskup zainicjował w Kłodzku budowę kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, także klasztoru i kościoła augustianów. Na długo przed śmiercią, na miejsce swego ostatecznego spoczynku, wybrał kościół parafialny w Kłodzku. Jego nagrobek wykonał wybitny rzeźbiarz praski Piotr Parler. Kłodzki klasztor augustiański był ukochaną fundacją Arnoszta, którą obdarował drogocennymi księgami, ornatami, obrazami i rzeźbami. Obraz kłodzkiej Madonny i rzeźba Madonny z Krzyżykiem stanowią dziś najcenniejsze pamiątki fundacji Arnoszta. Położenie Kłodzka w wyraźny sposób zaznaczyło się w sztuce miasta poprzez krzyżowanie się wpływów kulturowych ze Śląska i Czech. Przyglądając się bliżej zabytkom, dostrzegamy wysoki poziom artystyczny, misterny sposób opracowania oraz dbałość o najmniejsze detale. Wyłania się obraz Kłodzka jako ośrodka bynajmniej nieprowincjonalnego, choć położonego na rubieżach dwóch ważnych w tej części Europy regionów. Do najznakomitszych zachowanych obiektów należą pochodzące z kłodzkiego kościoła parafialnego obraz epitafijny kanonika augustianów i rzeźbiarska kompozycja Ogrójca, znajdująca się w niegdyś arkadowym przedsionku przylegającym do Nawy Północnej. W dziejach politycznych Kłodzka burzliwym i ważnym był wiek XV. Podczas wojen husyckich ziemia Kłodzka stała się terenem walk i przemarszów wojsk. Z woli królewskiej starostą kłodzkim w 1421 roku został Puta z Czastolowic, gorący przeciwnik husytów. W zamian za poparcie obozu katolickiego Kłodzko otrzymało przywilej bicia własnej drobnej monety. W Kłodzku trwały intensywne przygotowania do obrony, umacnianie murów i bram, budowa nowych szańców. Zburzony został masywny budynek kamienny klasztoru franciszkanów na Piasku. Według kroniki Czacherica do obrony miasta nawoływał sam przeor augustianów kłodzkich Henryk, ubrany w zbroję z mieczem przypasanym do boku. Do walk bezpośrednich doszło dopiero w 1428 roku. 27 grudnia podczas bitwy pod Czerwoną Górą, zakończonej klęską wojsk śląskich, zginął książę Jan Ziębicki. Legendarnym wątkiem wojen husyckich było zdobycie przez kłodzczan słynnego bębna sporządzonego ze skóry Jana Żiszki, wodza czeskich taborytów. W
drugiej połowie XV wieku ziemia kłodzka znajdowała się w rękach Podjebradów. Król Jerzy w 1459 roku podniósł ziemię kłodzką do godności suwerennego hrabstwa. O przywiązaniu rodu Podjebradów do miasta świadczą liczne fundacje. Kaplica świętego Jakuba, służąca miejscowemu bractwu Jakobitów i dzwony na wieży kościoła parafialnego. W archiwum parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zachował się dokument wystawiony w Rzymie 14 kwietnia 1500 roku, związany z kaplicą świętego Jakuba, w którym 15 kardynałów rzymskiego kościoła ustanawia odpust dla wszystkich wiernych odwiedzających kaplicę w kłodzkim kościele parafialnym. W 1501 roku Podjebradowie sprzedali hrabstwo kłodzkie Ulrykowi von Hardeck. Kłodzko nawiedzały często pożary, powodzie i inne poważne klęski żywiołowe, trąby powietrzne, epidemie chorób i głód. W dziejach Kłodzka nie brakuje też i mrocznych wydarzeń. Ze źródeł dowiadujemy się o ekskomunice, nałożonej na mieszczan, którzy zabili jednego z braci franciszkanów, wrzucając go do stawu z rybami. A w klasztorze augustianów prepozyt Michał Czacheric znalazł powieszonego w celi brata Ernesta Grewlicha. Samobójstwo było reakcją na próbę wprowadzenia na powrót zapomnianych bądź zaniechanych przez kanoników reguł, w tym obowiązku noszenia koszul podczas kąpieli. Przypuszcza się, że najstarsza z kłodzkich szubienic miała stać w rynku. Publiczne wykonywanie kar było demonstracją władzy i widowiskiem dla gawiedzi. Powieszono na niej m.in. Hansa Kisselinga, który dopuścił się 27 morderstw. Zainteresowanie przeszłością i dbałość o przejęte dziedzictwo staje się obecnie coraz bardziej widoczne. Prowadzone są prace rewitalizacyjne starówki. Kłodzkie Bractwo Rycerskie, składające się z najmłodszych pasjonatów tej epoki, urządza turnieje rycerskie, tańce dworskie i pokazy łucznicze. Muzeum Ziemi Kłodzkiej w 2009 roku przygotowało ekspozycję na temat najstarszych dziejów miasta, prezentując najcenniejsze i unikalne ślady kultury średniowiecznego Kłodzka. Udostępniło też zwiedzającym po raz pierwszy swoje podziemia.
Nowoczesną formą popularyzacji wiedzy o dziejach Kłodzka są lekcje żywej historii. Muzeum organizuje wydarzenia plenerowe, na których zobaczyć można sceny i miejsca z kart historii.